Przenosimy się teraz do Tinnis, pierwszej misji w Średnim Królestwie. Tinnis, taka ciekawostka, to jest druga mapa, jaką graliśmy kiedykolwiek, ta gdzie kopaliśmy pierwsze nasze złoto. 10 zwykłych rezydencji, czyli to jest to po apartamencie, 4,5 tysiąca ludności, dosyć sporo królestwa. Mapa jest dosyć ciekawa, bo chodzę do niej drugi raz. Bo na początku trochę przesadziłem z wydatkami i zaliczyłem wpadkę z własnej głupoty. A szło dobrze. Także teraz co nieco wiem, co tu się będzie działo. Okej. Okay. Tu jest taka ciekawa mapa, że tu mamy takie lekkie, gotowe miasteczko, malutkie. Więc to jest takie nasze źródło pierwszych ludzi, pierwszych mieszkańców. Tutaj możemy wydobywać trochę złota, teoretycznie, chociaż na początku nie wiem, czy to będzie bardzo profitowało. Może później, bo w pierwszym podejściu zainwestowałem w to drzewo, w to złoto. I jakoś to nie było super ze względu na to, jaki tam jest dystans od tych złota do pałacu, który tam możemy postawić. Te domki usunę, bo one tu będą cały czas krzyczały o gabinet lekarski i tak dalej. A propos gabinetu lekarskiego i może trochę rozgrywki, można im tu postawić... można im tu postawić estradę. Niech mają jakąś rozrywkę oraz gabinet lekarski z apteką. I tu już będziemy mieli jakiś lekki taki obóz z pracownikami pierwszymi, żebyśmy mogli się lekko rozkręcić. Jak puszczę gierkę, to tutaj widać, że mamy bezrobocie na 100%. Tak więc trochę tego bezrobocia jest i możemy to sobie fajnie wykorzystać. Dobudujemy jeszcze jedną chatkę myśliwską, bo nie wiem, czy to wyrobi. To jedna, damy nawet dwie. Jeszcze tutaj byśmy bogów dobudowali. Dla ptacha oraz dla ra. Niech już tu to będzie. Niech się nie denerwują. Mamy 12,5 tysiąca debenu. Zainwestowałbym to w pierwszej kolejności tak naprawdę w garnki. Także tutaj zrobimy przemysł związany z wydobyciem gliny. Musimy wykorzystać jakoś fajnie ten Nil. Tutaj. Chyba tutaj. Albo tu przy brzegu nie możemy ryb łowić, prawda? Nie możemy, więc możemy śmiało przy brzegu stawiać. Aczkolwiek przy tym brzegu? Tak, przy tym brzegu możemy zrobić nasze glinianki. Glina jest tutaj. Trochę ich nastawiamy. Tak ładnie. Myślę, że tyle wystarczy. To i tak całkiem sporo, ale jak na handel, to trochę ich będzie potrzeba. Tu też dostawimy garncarzy. Tu będzie taki nasz przemysł związany właśnie z cegłami. Cegłami. Co ja mówię? Z ceramiką. Ceramika, akceptuj tutaj wszystko. Ceramika, akceptuj tutaj wszystko. Garncarz tutaj. 3, 4, 2, 3, 4. To na razie wystarczy. Jeszcze potrzebujemy straż oraz architekta. I możemy to... Dałem tu drogę. Można puścić gierkę. To powinno zacząć pracować. O kurde, brakuje nam ludzi. O dziwo. Także dostawimy... więcej tutaj domków i powinna się sytuacja ustabilizować, mi się wydaje. Pewnicy potrzebni, lekko przyspieszymy. Jak to wygląda? Powinni przyjść i powinno być w miarę git. Heir, liczba rośnie. Dobra, to tu sobie będzie tutaj działało, chociaż nie wiem... ten jeden bazar wyrabia tak naprawdę. Zostawimy jeszcze jeden.
Gdzie tu jest w ogóle bazer postawiony? Tutaj w środku. Dodamy jeszcze jeden. Dobra, jak tam nasza ceramika? Ceramika jest produkowana. Więc otworzymy sobie od razu szlak handlowy, który kupuje właśnie ceramikę. Tutaj otwieramy szlak handlowy i sprzedajemy ceramikę od razu. Gdzie ona jest? Tu eksportuj, gdy mamy więcej niż powiedzmy 300. To już będzie jakiś pierwszy dochód. Fajnie by było teraz znaleźć miejsce na... Na co? Na nasze domki. Próbowałem robić jakiś swój layout, ale on nie wyszedł w ostatniej misji. Więc może coś takiego zrobimy. Coś, co się sprawdzi na pewno, żeby nie było ząg i że nie działa. Tutaj ogrody do środka damy. Zrobimy domki na razie 2 na 2. Nie będziemy kombinowali z domkami tymi większymi, które są 3 na 3. Tutaj tą ścieżkę to ja bym przesunął leciutko, żeby te ogrody się zrobiły 2 na 2. Więcej drogi. Tu. Tu. Jak tam? Pracownicy są, kasa powinna za chwilkę wpadać. I po kolei. W tym miejscu wypełniamy domkami i dajemy im podstawowe rzeczy. Chociaż tutaj na razie wcisnę pawilon. Pamiętam. Jest miejsce. Dobra, jest w tym miejscu. Tu sobie dam drogę. Nie tu. Tu. Oraz w tym miejscu. Tu będzie droga do naszych spichlerzy. Kupiłeś coś? Waść? 200 tylko kupił. Niedużo. Myślałem, że więcej kupi, ale to nic, to nic. Strażak. Architekt. Policjant. Wiem, że brakuje pracowników w tym momencie, ale musimy sobie jakoś poradzić. Teraz tak. Gabinet lekarski. Pyk. Apteka i po jednej świątyni. Fajny soundtrack się odpalił, podoba mi się. Tak. Ra i Ozyrys tutaj. I to niech się na razie kręci, niech ci ludzie przyjdą. Przyspieszymy. 1000 ludzi na razie przyszedł, bardzo ładnie. Mamy bezrobocie, 16% dasz, także możemy zainwestować w dalszą ekonomię. A przez dalszą ekonomię prawdopodobnie chciałbym zainwestować w farmy, tak masowo. Tutaj by się przydało kilka spichlerzy. 3 damy spichlerze. Tutaj zaraz woda poleci i się jakoś to rozwinie. A czemu ty nie jedziesz kupować? On tak będzie naokoło dziwnie szedł? Możliwe. Nie wiem. Potrzebujemy obozy pracy. Takiej nawet sporej ilości. Oraz architekt i straż. Oczywiście teraz się zaczynają problemy z pracownikami, ale to się zaraz ustabilizuje. Miejmy nadzieję. Dobrze by było rozłożyć jakoś farmy. Mamy groch. Zaczniemy go stawiać od tej strony. Trochę nieefektywnie. Tu się nie zmieści, także tu. Okej. Łączymy drogą, zobaczymy jak to wygląda. Ta jest połączona.
Okej, tu jest połączenie. Tą drogę zepsujemy. Pyk. Teraz tutaj kilka farm jeszcze, jeśli chodzi o groch. Tu będzie połączenie, ale zostawimy i tak jedną kratkę. A na co? Zaraz wam pokażę. Tu połączymy drogą. Połączymy tutaj drogą, chociaż nie wiem, czy mój plan wypalił tak, jakbym chciał. Jest coś takiego jak kanał nawadniający. Czy on się przyciśnie tędy? Nie przyciśnie się. Ej, tu jest nawodnione. Ale przyciśnie się tędy. Tu chociaż trochę niech się nawodni. I niech dojdzie tu. Zostawimy drogę. Jeszcze kilka farm. Z tej strony. Już się przestraszyłem, że nie chcą wieść tego grochu na miejsce. Tutaj w ogóle jest nieżyzna ziemia z jakiegoś powodu. Powinna być. Okej. Także to są nasze farmy. Całkiem sporo. Jak tam z ludźmi? A, i miałem zobaczyć, gdzie ten gość jest, co miał robić zakupy. Kupił coś? 1100. Dużo. Także możemy przyspieszyć i zobaczyć, czy jakoś się utrzymamy. Powinniśmy robić wojsko też w tej misji. Tutaj będziemy atakowani. Na razie jest to dosyć problematyczne. Czemu tutaj nie chcą się rozwijać? A, przeszkadza im urok okolicy. Aha, bazaru tutaj nie dałem przede wszystkim. Jeden bazar i drugi bazar. Jak tam z kasą? Nie zdążymy za bardzo armii zrobić. Ale nie ostrzegali nas, 2 miesiące to za mało. Architekt. Rekruter. Oraz jeden na razie fort uczników. Na więcej sobie nie możemy pozwolić. Coś tu się będzie produkować. Prawdopodobnie nie zdążymy, ale nie ma innej opcji. Musimy przyspieszyć, poczekać. Fajnie, jakby handlarz przyszedł znowu. On idzie jakoś tak dziwnie naokoło, z tego co widzę. No, on tak drogą dziwnie. No, jakiś lekki zastrzyk gotówki nam robi. Ale to nie wiem, czy wystarczy. Dwa miesiące mamy, tak? Czekajcie. Dobrze mówię? Tutaj. Niech się ich uzbiera troszeczkę jeszcze. Poczekamy. Może jeszcze jeden żołnierz tu wyjdzie. Może dwa nawet. Czekamy do końca miesiąca. Stop. Ile mamy jeszcze czasu? Miesiąc. Chyba musimy już wysłać. 4 ludzi to tam za bardzo nic nie zrobi. Ale przynajmniej nie będą się na nas gniewać, że nic nie wysłaliśmy, nie? No niestety, nie udało się. Za mała armia została wysłana. Nasi bukowie są w miarę zadowoleni. Ale byśmy może zrobili plac festiwalowy. Ciekawe, czy pani jeszcze co chciała place festiwalowe jeszcze ogląda? Pewnie nie. Więc... Dobra. I zrobimy festiwal dla Ozyrysa, żeby były lepsze farmy. Pyk, festiwal. Czekamy aż... Czekamy z gliną. Więcej producentów ceramiki by się przydało tak naprawdę. Pracownikami zaraz nie powinno być problemu. Jak tylko bazar zacznie rozprowadzać jedzonko, to czemu nam chcą wysłać? Chcą nam wysłać
Miedzi. A miedź w sumie nie wiem po co tam w tym momencie, ale przyjmiemy ją, przyjmiemy miedź. Akceptuj całe. I z tego co pamiętam, jeszcze chyba jedna wysyłka była. Ale pod to przygotujemy miejsce tutaj. Miejsce przygotujemy tutaj. A mianowicie na jęczmień oraz piwo. To włączymy w tym miejscu. Jeszcze blokada drogi. O, nie to. Ten architekta. I to niech sobie tutaj działa. Ile nam brakuje? 80 ludzi. Całkiem sporo. Lepszy Nil będzie w następnym wylewie. To dobrze. Dobra. Akceptuj miedź. Fajnie. Mamy trochę miedzi. Tutaj możemy też zgodzić się na broń. Jakiś szlak handlowy się zamknął. Czy możemy więcej sprzedawać ceramiki? Z ciekawości. Tak, tu możemy sprzedawać ceramikę. Dobrze. W oazie. Także może ktoś tu jeszcze... Ceramika nie jest wcale taka droga, jak myślałem. Dobra, tu jest to piwo, o którym mówiłem. Damy festiwal dla Ra. Może się ucieszy. Dobra, jakoś kasa jest, ale nie za dużo. O, dobra, fajne zbiory, duże zbiory. Nasze spichlerze się... Znaczy, nie zdążyli zwieść, więc spichlerzy mamy za dużo. Koła żonglerki się przyda. Dobra, dał jakiś nam bonusik. Jeszcze jeden bym chciał bonusik od niego, jeśli się da. Szkoła żonglerki. Dla rozrywki. Teraz kasa. Więcej kasy by nam się przydało. Jak tam z ludźmi? 120 pracowników nam brakuje, więc po prostu czekamy na razie. Niech to się rozwinie. I niech się trochę kasy uzbiera. To by było super. Ozyrys się trochę denerwuje. Więc postawimy mu jeszcze jedną świątynię. Dla ptacha w sumie też. No, brakuje nam tych pracowników. Możemy odblokować drogę do magazynu. Reputację nam zwiększył. Ja miałem nadzieję na... Miałem tak naprawdę nadzieję na to, że będą więcej handlować, ale to nic, to nic, to nic. Damy jeszcze więcej festiwali dla Ra na przykład, albo dla Ozyrysa może lepszy wylew. Jedzenia mamy aż nadto. Jedzenia mamy bardzo dużo. Pracowników dalej brakuje. Co wam tu przeszkadza? Aha, rozwijacie się, dobra. Tutaj, skoro mamy tą miedź, możemy ją wykorzystać. Zmienić na broń. Zbudować akademię. Nie, akademię na razie nie. Budujemy fort dla piechoty. Drogi, ale to nic. O, dobra, damy od razu tą akademię. Dobra, lepszy wylew. Super zbiory. Bardzo duże zbiory, bardzo ładnie. Chyba da się podejrzeć, dla ilu pracowników produkujemy jedzenie. Gdzieś to było takie podsumowanie. Na 32 miesiące mamy zapasy. Ładnie. O! Będą handlować większą ilością dzbanków. Super. Znaczy, to jest droga poprowadzona. Tak, daj jeszcze ze dwie glinianki. Za mało mają rozrywki, więc damy im konserwatorium gdzieś. Na przykład tu. Powinno się ładnie rozwinąć. I zaczniemy myśleć nad produkcją piwa. Nad produkcją piwa, więc jęczmień. Niech tutaj się wylew zacznie. Fajnie, fajnie.
Dobra, wylew się zaczął. I ustawiamy farmy jęczmienia. Cyk. Jęczmienia też by się sporo przydało, skoro mamy zamiar produkować to piwo. Może się uda jeszcze zrobić jakieś nadwyżki. No dobra, tu jeszcze jedna farma. Też by się zmieściła. Okej. Okay. Będą mieli dosyć daleko do tego miejsca pracy. Czy jestem w stanie tu jakoś ładnie? Może być ciężko z drogą. O, tutaj. O, tak krzywo trochę, ale to nic. Tutaj. Tutaj nie poprowadzę drogi do tych dwóch farm, z tego co widzę. Przecież tu poprowadzę. A dobra, jestem sprytny jednak. Czemu tu nie mogę? Najpierw drogę muszę postawić. Najpierw drogę, potem kanał nawadniający. Ten jeden magazyn tak naprawdę chyba nie wystarczy na ten jęczmień, który chcę zebrać. Więc zbudujemy dwa. Czemu wy nie chcecie zbierać tej ceramiki z tego magazynu? Powinni być w stanie. Postawimy od razu sąd. Pałac by się zmieścił? Zmieściłby się ładny pałac. Ale to na razie nie. Sąd jest tu. Tu. O dobra, nie siedz banki. Tu już zaczniemy dawać browar. O, ładne domki. Zaczynają się. Za chwilę powinny być apartamenty. Proszę bardzo. Bo oni wzięli z tych zapasów, które mieliśmy. Ale tutaj naokoło jadą. Trzeba im tutaj skrócić drogę lekko. Żeby mieli bliżej. Uniknąć sytuacji, że nie zdążą. I ich zatopi. Tak tam. Ja bym chciał zobaczyć bezrobocie chociaż na chwilę. Nubijska armia idzie na nas. Zbudujemy jeszcze jeden fort łuczników. Trochę się boję o kasę. O, możemy dostarczyć groch. To jest nie jest dla nas problemem. Mamy bardzo dużo. Piwo też mamy bardzo dużo z tego co widzę. Dobra, armia nubijska za miesiąc. Będziemy się klepać. O, trochę ich jest. Zobaczymy, obejrzymy sobie jak to wyjdzie. Uwaga. Wystrzelać. Dawać. Victorii. Tak dziwnie to wyszło. Dziwne te walki są. Możemy sprzedawać piwo teraz, tak? Czekajcie. Kto by od nas kupił piwo? Ci kupują piwo. Mennefer też kupi. Mennefer też kupi, otworzymy szlak. Piwo. Eksportuj, gdy mamy więcej niż 1000. Dla naszego miasta 1000 zdecydowanie wystarczy. Bezrobocie się pokazało super. Większa produkcja piwa. Ziemia w ogóle nie zżyzna, widzę. Robimy duży festiwal dla Ozyrysa. Grochu mamy naprawdę bardzo dużo z tego co widzę. Czy da się go sprzedawać? Jeśli się go da sprzedawać... O, możemy tylko importować. To nic. No, mamy trochę tego jęczmienia. Wielki festiwal, fajnie. Osiris is proud to be worshipped in such a fine city. Jeszcze dla... Raz robimy do 108 debenów, proszę, nie ma problemu. Aha, nie mamy pracującego doku przecież.
Tą gliniankę usuniemy i dok postawimy w tym miejscu. Nie sprawdziłem, że to faktycznie jest szlak wodny. Pracuje tu ktoś? Nie wiem. Co? Mimo, że wysłaliśmy, to są niezadowoleni? O co chodzi? Jaki mamy wskaźnik królestwa? Nawet nie jestem w stanie sprawdzić. Nie mam pałacu. Nie, duży mamy wskaźnik. To nie wiem, o co im chodzi. Dlaczego tak zostało? Czemu mamy taki wskaźnik królestwa mierny? Są mną niezadowoleni. A czemu? Nie wiem. W każdym razie... O! Dlaczego nasz wskaźnik królestwa zmalał? 65! W ogóle zmniejszymy sobie płacę. Na razie nie jest nam taka płaca potrzebna wielka. To też powinno zwiększyć nasze... naszą opinię, polepszyć ją. Dla Ra Festival zrobimy. Wszystko dobra, tu mamy kasę, wszystko jest ładnie. Tu bym jeszcze jeden dał jakiś fajny placyk z ludźmi. Taki mieszkalny. Może coś takiego dziwnego wykombinujemy. Nie wiem, czy to co chcę zrobić, wypali jakkolwiek. Ale co wyjdzie, to wyjdzie, nie? O, dlaczego? Nie wiem, co tu się dziwne się rzeczy dzieją z tymi handlami. Jak ta nasza opinia w królestwie? 80! I oni narzekają? Jak to tak? Jak to tak może być? Nie wiem. Jakiś syf się dzieje, ewidentnie. Co to było? Nieciekawie. Ci kupują groch. Zaczniemy im sprzedawać groch. Tak się mocno zamknęły te szlaki handlowe. Niebezpiecznie się tu dzieje. Żeby nam kasy starczyło, fajnie. No to się poobrażali. Nie spodziewałem się czegoś takiego. No ale cóż. Może o to chodzi w tym, że jest wojna domowa, nie? Już nie wiem, czy to jest ta misja, w której jest faktycznie wojna domowa. Lepszy Nil, okej, fajnie. Dla Ozyrysa świątynia. Raz. Dla Ra. Możemy sobie nawet pałac postawić. Tu było fajne miejsce na pałac. Ja tak zmarnowałem trochę. Dobra, tego Ra przeniesiemy tu. Tu sobie postawimy pałac. I palec. Niestety nie tak na środku. Źle wymierzyłem, ale nie planowałem tego. O, tak jest spoko. Oczywiście policję trzeba też. 3000 ludności. Fajnie. Możemy wysłać. Bardzo dużo tego drewna chcą. O, no, szlaki handlowe się zamknęły, a tu chcą, oczekują od nas dużo. Brakuje pracowników. Dobrze. Dobra nowina, bo zaraz tutaj się pracownicy zapełnią. Fajny soundtrack gra i teraz przyspieszymy, niech to się rozwinie.
armia nubijska za parę miesięcy przyjdzie. Jeszcze jednych łuczników sobie dostawimy, tak na wszelki wypadek. Dworce podatkowe można tu postawić. Niech coś tam zbiera. Panie, mamy połączenia faktycznie. Jak to bezrobocie? 2%. No, tu się zacznie bezrobocie, jak... jak się pojawią zasoby w tym domku, w tych bazarach. A czemu oni tu tak znikają? O, ten osiołek, to animacji za bardzo nie ma, widzę. O, już ma. Naprawiło się. Chciałbym importować Chinę. O ile się da, oczywiście. A nie możemy importować Chiny. O. Prawda? Len. Figi. Kurde. Chciałem zrobić domki te lepsze już ze szkołami, ale tu widzę, że się nie da za bardzo. Sprzedawajmy ten groch, bo mamy go za dużo. Importing surplus. Eksportujemy surplus, czyli takie nadwyżki. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Za 6 miesięcy armia nubijska. Rana z Lubi. Ozyrys trochę niezadowolony. Damy mu jeszcze jedną świątynię. Za miesiąc arma nubijska. Okej, okay, nowy szlak handlowy do Waset. Zobaczymy, co to. Waset, gdzie to jest? Tutaj. Taki trochę niezbyt ten szlak handlowy. Nic nie kupują, więc bez sensu. Bitwa. Aha, czyli jak jest Waset, to jeszcze Mennefer się otworzył, szlak. O. To przegramy. Aha, czyli jakbyśmy zepsuli statki, to piechota by nie przyszła. Ale nie mamy żadnej floty. Ciekawe, czy to wygramy. Powinniśmy wygrać. Tak, bez problemu. Jakiś Dubijczycy nam nic nie zrobią przecież. Ładnie. Jak tam Mennefer? Gdzie jest Mennefer? Tutaj. Mamy już otwarte z nimi szlaki. Będziemy sprzedawać piwo. Super. Zobaczymy, czy będzie działał. Niech on tu przyjedzie tą łódką. Jeszcze do Dunku, Loazy. No i super. To czy ktoś nam by sprzedał? Oni sprzedają papirus. Więc dopiero jak trochę nam się kasy uzbiera, to wtedy możemy sobie pozwolić. Pozwolić na kupno papirusu, bo trochę tego trzeba będzie, jeżeli chcemy zaprowadować nasze domki. Bezrobocie, jak tam? 8%. Czemu on nie kupuje? Aha, już wiem, czemu nie kupuje. Tu nie ma połączenia przecież. Nie mógł kupować. Armia egipska będzie nas atakować? Naprawdę? To dziwne trochę. O! Ale jak to armia egipska? Ale z tego co widzę, to nam... U, jak nam zjechali pasek. U. Ciężko, ciężko. W sumie warto by było zainwestować w miedź i broń. Oni są wyszkoleni, ale... Możemy w ogóle zmienić... Dobudować więcej? Nie, nie możemy dobudować. Fajnie by było zmienić na piechotę. Import. Kto nam może sprzedawać? Tu nie. Nie. Tu sprzedają miedź. Otworzymy to. To też od razu otworzymy, jak wszystko, to wszystko. Tworzymy szlak na miedź. Czekajcie, to jest szlak lądowy. Ok. Importujemy to miedź tak... No trochę.
importuj, żeby było jej 800 cały czas. Ten fort zniszczymy, zabudujemy piechotę. Bo tutaj nieciekawie to wygląda. Jak tam bezrobocie? 10%. Nie możemy importować trzciny, tak? Dobrze mówię. Możemy tylko eksportować. Dobra, importujmy papirus tak, żeby było 1000. I tak nam trochę kasy zeżre. Niestety. I miejsce tylko na papirus, akceptuj wszystko. To musi się rozwijać. Okej, rozwijacie się. A tutaj zaczniemy stawiać szkoły. Jedna, druga. Może nawet. Dobra, trzecia niekoniecznie. Na razie to wystarczy, co jest. W porządku. I co? Przyspieszamy rozgrywkę. Może to się jakoś ładnie ustabilizuje. Jeszcze moglibyśmy importować jęczmień. Len, przepraszam. Zaczniemy importować jęczmień. Tak, żeby było, nie wiem. No, 1000. Jakbyśmy produkowali len. Sam płótno już. To już jest płótno. Płótno też. Akceptuj. I przyspieszmy rozgrywkę. Zobaczmy. Jeszcze sprawdzimy. Plac festiwalowy. Niech Ra dostanie festiwal. Mamy na tyle piwa, że możemy sobie pozwolić na to. I poprawił nam reputację. Powinniśmy mieć 100, więc jesteśmy super królestwem. Niech Ozyrys też dostanie. Żeby ulepszyć troszeczkę naszą kulturę. Wskaźnik kultury. To zrobimy coś takiego. Tu. Tu się nie zmieści. Jeszcze jedna kratka. Cyk. Raz, dwa. Potrzeba nam kostnicy. I potrzeba nam szkoła szkoła tańca. Na przykład tu. Ile brakuje pracowników? 81. Ok. Przyspieszamy, zobaczymy, co się stanie. Jak tam nasza armia? Oj, ciężko z kasą, widzę. Tak na styk jesteśmy z tą kasą. Jak tam bezrobocie? Czemu wy się tak wynieśliście? Co tu się stało? Nie wiem. Czemu nie importujemy tego 1000? Akceptuj wszystko. A czemu tak? Nie podziału, nie macie wody? Nie pracowników. No możemy dobudować więcej pracowników tutaj. Jeszcze jedno małe osiedle. Tak będziemy musieli to zrobić. Armia nubijska to nic. Tak, jeszcze potrzebujemy z 1000 ludzi do zaliczenia wymagań. Połączymy drogą i zablokujemy od razu. To. Stąd. Dentysta. Lekarz. Bazar.
Bogowie. Tu się powinno... Aha, jeszcze miejsce rozrywki mnie dałem. Jakiś pawilon. Jeszcze jedna kratka, żeby pawilon postawić. Bezrobocie, nie wiem, jest bezrobocie? Nie ma na razie. Ale powinno zaraz wskoczyć. Wysłać armię za 7 miesięcy, to dopiero jak armia nubijska do nas przyjdzie. Za miesiąc, okej. Jak się obronimy, to wyślemy naszą armię. To przeminę, bo tutaj nic się za bardzo nam nie stało. Zapauzujemy, wyślimy. Wyślemy wszystko. Aha. To jest problematyczne dosyć. Nie mamy łodzi transportowych. Ani mamy drewna, żeby je zrobić. Ale gdzie je dać? Nie możemy ich nigdzie dać. Musielibyśmy tutaj. Kurde. Trochę to nie wyszło. Tutaj drewno. Akceptuj drewno. Zaimportuj mi troszeczkę drewna. Nie zdążymy niestety, ale to nic. Żeby było tam 400. Budujemy stocznię. Oraz dwie łódki przewozowe. Tak już na przyszłość. Ale niestety się nie wyrobimy. No cóż, wyszło jak wyszło. Tu powinno jakoś... Nie dam rady. Wysłać im tych ludzi. Mocno kasa nam spada, widzę. Czemu nam ta kasa spadała niefajnie? Jakie wymagania potrzebujemy swoją drogą? Czy musimy... W ogóle nie sprawdziłem, jakie są monumenty do zbudowania. Nie mamy monumentów, nie? Chyba nie ma. Nie mogę ich wysłać. Nie mam łódek, niestety. Będą się na nas zgniewać. Jedyne, co potrzebujemy, to więcej kultury. Gdzie są dentyści? Trzeba dentystów dostawić. I powinno się jakoś w miarę udać. Dentystów. Senet. Żeby rozrywkę lepiej poprawić. Jak tam jeszcze kultura? Jak tam wymagania? Wszystko spełniamy, to o co chodzi? Aha, common rezydencja. Co to było? Było odputna, nie? No poczekajcie, czemu nie mamy tego papirusu? Nie, czekajcie, czy ja nie importowałem papirusu? Importuj, żeby mieć 1000 sztuk. O, tutaj. To tu w ogóle się spaliło. Papirus, akceptuj cały. On nie ma tu dostępu? Ma dostęp do tego doku. Aha. Już wszystko wiem. Bo on nie handlował niczym do tej pory. Teraz się powinno jakoś to ustabilizować. Halo, czemu nie handlowałeś? Wejdzie. Nie wracam, mój piesio zaczął szczekać. Dobra, czekajcie, muszę zobaczyć, co tu się dzieje. Mamy...
wszystkie statki do wysyłki. Czy kogoś musimy wysłać? Gdzie to jest? Tu są wysyłki, nie musimy nic zrobić. Będą dwie armie na nas szły. Mamy ludzi. Czy ten dok handluje? Czymkolwiek, wszystko, coś? O. I love the art of the deal. I can't wait to trade my supplies. On sprzedaje flax. Czy nam to jest potrzebne? Na razie? A jaką drogą idzie? Pina. Słuchajcie, tu jest kupowanie trzciny. Dajcie chwilkę. Wybudowałem jeszcze raz ten dok tutaj. Mam nadzieję, że on będzie działał jakkolwiek. Czekajcie, kim ty jesteś? On sprzedaje... Nie, on tylko sprzedaje. To sprzedaje nam papirus. Ten kupuje. Wiecie, nikt nam nie sprzedaje papirusu? To ja to mu ustawiłem. Importuj. Import, żeby był 1100. No nie wiem, może musi się jakiś szlak handlowy pojawić? Ojoj. Tu nie damy rady, ale... tu jest dosyć duża bitwa. Jak to wyjdzie? Chyba nam się udało. Dlaczego ten dok... A. Co, że niby oni wygrali? Słuchajcie, bo... trochę nie wiem, co tu się dzieje. Poczekajcie chwilkę. Dobra, cofnąłem sobie troszeczkę save'a, bo tam się działo tak, że mimo że wygrywaliśmy, to niszczyli nam wszystko, co mi się trochę nie spodobało. Budowałem tutaj taki ośrodek na statki wojenne, więc coś tu się powinno zbudować, jeżeli tylko dojdzie tutaj drewno w przyszłości. Czemu wy... nie macie dostępu do z jakiegoś powodu lekarza? Tu macie lekarza i tu macie aptekę. Jeśli chodzi o drugie miasteczko, to w miarę chyba działa. Masz jeszcze jeden. Tu nie macie rozrywki z tego, co widzę. Zaraz wam coś postawimy. Szkoła tańca też może być. Szkoła tańca jest w sumie tu. Okej. Jak tam wskaźnik kultury? 20 tylko. Co oznacza więcej dentystów. Tutaj w przyszłości damy jeszcze jeden plac. Można nawet tutaj dać jeszcze jedną szkołę żonglerki. Znaczy szkołę tańca. To drogie. Można dać im scenę do gry. Gry na dużym minusie. Zobaczymy. Może się to ustabilizuje, mam nadzieję. Bo nie wiem dalej skąd wziąć. Skąd wziąć... ten papirus do handlu, do rozwoju tego miasteczka. Przegrali jakąś wojnę w Mennefer. Wiecie, coś tu się kupuje, coś tu się sprzedało. A ten jęczmień jest niepotrzebny, w sensie ten len. Chwilowo. Dobra, tu się coś produkuje. Dobrze. Jakieś statki pierwsze się tworzą. Jak z kasą. Jesteśmy lekko na plus. Wiecie co? Ja wstrzymam tą produkcję.
Trzymam ten import. Lnem. Jest to nam na razie niepotrzebne. Czemu nam wskaźnik królestwa spadł? A nie wysłaliśmy tych jednostek. No nic. Pierwszy okręt wojenny idzie. Fajnie. Chciałbym tylko wiedzieć, skąd... Wskaźnik królestwa tak spadł, że jest, że idzie armia egipska. Mam wskaźnik 80. Nie rozumiem. Szczerze mówiąc. Kasa nam spada znowu. Dobra, tak kasa się tak gibie mocno. Dobra, bitwa morska. Zobaczymy, jak to wypadnie. Fajnie by było się wybronić. O, tu się spaliło. Nasza jedna się spaliła. Dobra. Udało nam się wyjść cało. A, czyli to jest i tak, i taka armia? A. Teoretycznie nam się udało. Tak, obroniliśmy się. Obroniliśmy się przed armią egipską. Niesamowite. Ja bym chciał. Ja bym chciał, żebyśmy mieli dostęp do tego papirusu, ale tu coś nie ma niestety. 16% bezrobocia. Trochę dużo. Co, spróbuję teraz zapisać gierkę. Papirus 1. Zobaczymy, czy jak poczekam sobie trochę czasu, czy możliwość papirusu nam się odblokuje. Bo na razie to ja nie widzę tego, bo nie mamy żadnego takiego handlu. Także zaraz wracam. Dobra, trochę się pobiłem, trochę poczekałem. Otworzył się z powrotem szlak do Mennefer, bo wysłałem dary do Faraona. Zobaczyłem, czy to trochę da jakiś efekt. Jest papirus i zaczniemy importować ten papirus i może się uda przejść tą misję. W międzyczasie musimy wysłać wojska. Kobry, skorpiony i koty wyślemy. Więcej statków nie mamy. Wysłałem, nie mam więcej łodzi. Dobra, niech wyślą wszystkich. Tutaj, żeby wskaźnik kultury bardziej wskoczył, trzeba dobudować więcej pawilonów, szkoł żonglerki i tak dalej, więc to teraz też zrobię. Gdzieś tu, gdziekolwiek, na jakichś skrzyżowaniach. Dostawimy szkoły żonglerki. Czy bardziej to są... Stoisko kuglarzy chyba to się nazywało? Nie pamiętam. Jeszcze jedno stoisko do gry w Zeneta. Można jeszcze dać aptekę, gabinet lekarski, dentystę. Nawet dwóch, trzech, czterech. Okej. Niech się tylko zaimportuje ten. Ojoj. Ja wysłałem całą armię, a tu co? A tu idą na nas. Mam nadzieję, że jakoś to wyjdzie. Gdzie jest mój papirus? Proszę. Mennefer został ocalony. Fajnie. Jak tam wrócili? Wrócili, czyli na styk wrócili, dobrze. Powinien się teraz kupić ten nasz nieszczęsny papirus. Tak, tutaj w tym miejscu powinien być kupowany. Jest, jest papirus, może się uda. Może się uda skończyć misję. Uwaga. Udało się, widzowie. Your family's considerable leadership skills have returned Thinis to its prior glory.
Your courageous military has helped. No, ciężko było, ciężko było. Zobaczymy, jaka jest następna. Waset, czyli to jest to problematyczne. Czyli tu jest wojna cywilna. A, tu też jest wojna cywilna, więc też się będziemy bić. Tu mamy dwa monumenty do rozbudowania. Ojojoj. No, ale taki odcinek. Także jak ktoś dotrwał do końca, może dać znać. Na razie.